A gdzie jest reszta, kochani? Ada Śnitko jest? Gdzie jest reszta? No prosimy, gdzieś zagubili nam się, gdzieś tam się zakręcili. Łukasz Bodnar, mistrz Polski, wieździeń. Znakomita ekipa belgijska ze zwycięzcą wczorajszego wyścigu w Tarnowie, Martinem z Lamalikiem, Silhouette Revor. Belgowie, fantastyczni kolarze, przyjechali mistrzowie kolarskiego przełaju. I prosimy Andrzeja Batko na moment na linię mety. O, jest już kolejni kolarze ekipy CCC. Mostostal Puławy, ekipa Actio Mostostal Puławy. Powitajmy ich serdecznie, znakomici sprinterzy. Robert Radosz, Dariusz Rudnicki. Ileż wygranych wyścigów, zwycięstwa w wyścigu Solidarności polskich olimpijczyków. Ekipa Actio Mostostal Puławy. Powitajmy ekipa Mróz Active Jetty w znakomitym składzie. Rewelacyjni kolarze, to moc i siła. To Jacek Morajko, Błażej Janiaczyk, Paweł Cieślik, Marek Rutkiewicz. Kolarz, który wygrał nie tak dawno wyścig sztafetowy. Piotra Kosmali, znakomitego i kolarza, i dyrektora jednego z najwybitniejszych dyrektorów sportowych na świecie. I oto Legia, a Legia to zawsze potęga. To Mariusz Woźnicki, Marek Cichosz, Łukasz Moczelewski, uwaga, Jakub Komar i Wojciech Kaczmarski. Legia, Legia, brawa dla Legii. I kolarze z Grecji, ale ze znakomitymi zawodnikami, z Kolumbijczykami, którzy pod górę i na górskich przełęczach, no, szaleją w niesamowitym tempie. A to kolejna grupa. Ekipę tutaj, proszę Państwa, w gronie dziś startujących zawodników nie ma Sławeuszy. To same kolarskie gwiazdy. I oto następna drużyna, ależ same sławy, to są właśnie ci niesamowici Kolumbijczycy, którzy podjeżdża drużyna, drużyna Stali, Ocetix, to też świetni kolarze, przede wszystkim torowcy ze zdobywcą Pucharu Świata, Łukasz Bójko, Polak Ratajczyk, a już się zbliża drużyna Romet, Weltur, Dębica. Proszę Państwa, w tej drużynie gwiazda światowych tras kolarskich, Dariusz Baranowski. Darek, podnoś rękę do góry. Trzykrotnie wygrał Tour de Pologne. Był batutą słynnego polskiego kolarza Piotra Przydziała, zwycięzcy wyścigu Tour de Pologne, kolarza, który odniósł wiele sukcesów i miał przydomek i do dziś ma kopara, bo tak zaprawiał na trasie, że po prostu jak dobrze naoliwiona koparka, nie byli mu w stanie sprostać zagraniczni rywale. Kolejny zespół, powitajmy ich serdecznie, też znakomici, to jest Ziemia Śląska, jadą w takiej drużynie, Ziemia Śląska, chyba się nie pomyliłem, bo zmienili. Maciek Dąbrowski wygrał ostatnio Skandię, wygrał ostatnio wyścig w wielkim stylu. Rafał Fijałkowski i nie, Tomek Krupiński już w następnym zespole. I te mniej znani. Estonia, Kalef Szokolady. Nasi goście z Estonii też w świetnym składzie przyjechali do Polski. Już nie jeden wyścig wygrali. Hostessy Polki są cudne, piękne. To zawodnicy z całego świata mówią, ależ te piękne polskie dziewczyny. No czy może być inaczej? Nie może być. Polki są najpiękniejsze na świecie. Rosjan, bo oni są znakomici. Bojownicy na rowera. Proszę.
ale pięknie to wszystko wygląda. I rodzina, i wspomnienia, i Józefa Kopczaka, i Artur Pacow, i chłopaki z tamtych lat. Błyskawice, trzymajcie się, żebyście, uwaga, nie przepuśćcie kolarski peleton. Zjechaliście do kolarskiego boksu. Tak, proszę bardzo. Poklaskujmy, idziemy nasze dziewczyny na rowerach. No i za chwilę będą wyścigi kolarskie dla młodzieży. Jeśli można tam troszeczkę podgrać muzyczką, to chwilę takiej stonowanej. Mateusz Mróz, prosimy bardzo. Na linię startu Mateusz Mróz. Marcin Urbanowski. Dalej trzykrotny zwycięzca Tomasz Kiedyś. Trzykrotny zwycięzca, prosimy Tomek. Tomasz Szesmolej, CCC Polsa. Kolumbijczyk Jorge Camilo Castiblanco, s'il vous plaît. Castiblanco. Gianni Denolf. Łukasz Bójko. Jakub Czerciński. Sławomir Kochut. Marcin Polski. Michał Malejka. Paweł Międzobrocki. Wojciech Bigalski. Tomasz Krupiński i Łukasz Strzeduła. Piękne dziewczyny, zawodnicy już w tych blokach startowych. Tomek Smoleń, uwaga, uwaga. I pani Bernadetta Podlińska i psta! Pięknie pokazał się na jezdni. Pierwsze okrążenie, jeszcze nie punktowane, ale szy tempo. Artur Detko, ubiegłoroczny zwycięzca małopolskiego wyścigu górskiego, już jest na prowadzeniu. Widzą Państwo, to się dopiero dzieje. Zakręciło się na krakowskim rynku. Pierwsze okrążenie, tempo wręcz okrążenie. I zmiana na prowadzeniu, ależ podkręca niesamowicie. O, oczywiście Tomasz Kiedyś wygrał w ubiegłym roku, wygrał trzykrotnie wyścig o złoty pierścień Krakowa. Tomasz Kiedyś na prowadzeniu. Już się robią kolarskie dziury, czyli różnice pomiędzy zawodnikami. Ma jedzie po wygraną teraz, po 5 punktów. Brawo, Robert! Tak trzymaj, z polską siłą i fantazją. I znów Polak, druga pozycja. Mocno, mocno, mocno. I jest Adaś Wadecki. I z polską. Drugie miejsce. Najbliższy zawodnik Tomasz Wrońcy. I trzecie miejsce. Włoch Fabio. Donesana, włoski kolarz Fabio Donesana. Jest Włoch. I prosimy serdecznie. Pani Bernadetta Podlińska, Janusz Kowalski, Tadeusz Czmiel. Piękne podium. Gratulacje. Szczęśliwi zwycięzcy. Emocje były niesamowite. Ach, buziak będzie pamiętał. Coś niesamowitego. I jeszcze raz brawa. Pojechał fantastycznie.